Kochani, ja chciałam wam powiedzieć coś o uzdrowieniu mojego brata, któremu pękł w mózgu i krew się sączyła do mózgu. Tracił przytomność, zachowywał się bardzo niefajnie, robił sobie różne dziwne rzeczy i przywieźli go w stanie ciężkim z Białej Podlaskiej do Warszawy. Chyba w środę go przywieźli, miał wykonany zabieg i przekazali jego mamie, żeby najwcześniej w ogóle w odwiedziny to pewnie przyjechała w sobotę. W czwartek dobraliśmy się do niego wiorem z moim bratem ciotecznym. W trakcie drogi do szpitala wydzwoniłam Martę i Bartka, żeby przyjechali się za niego modlić, za mojego brata, który leżał z tym pękniętym tętniakiem. Weszliśmy na salę, znaleźliśmy go, leżał pod aparaturą, był przytomny. Ogłosiłam mu świadectwo mojego uzdrowienia, ogłosiłam mu wymianę krzyżową, powiedziałam, jak to wszystko wygląda, dlaczego tak się odbywa. Zapytałam się go, czy wierzy w to, że Jezus umarł za wszystkie choroby i za tętniaka. Na krzyżu powiedział, że tak. Zapytałam go, czy chce, żebym się o niego modliła. Powiedział, że tak. Pomodliłam się o niego na telefonie z Martą i z Bartkiem, bo już by nie weszli do szpitala o tej porze. Był uwalniany, został uzdrowiony. Następnego dnia lekarze zadzwonili do cioci, że następuje spektakularna poprawa z godziny na godzinę i że już ma przyjechać i go pionizować, żeby go zabrać do domu. Chcę wam jeszcze powiedzieć, że powiedziałam, że się modlimy na językach, jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha i że dzwonię po ekipę. Następnego dnia, oczywiście oddał życie Jezusowi, ja zapomniałam wam powiedzieć. Następnego dnia z mamą odwiedziłyśmy w sobotę, bo w niedzielę już wyszedł ze szpitala. I chcę wam powiedzieć, że przy pełnej sali ludzi z rodziną i z ludźmi, którzy tam leżeli, mówi do mnie, dzwonię po ekipę, kładźcie na mnie ręce, mówcie się na językach, bo jest mi wtedy dobrze. Więc położyłyśmy ręce z mamą na niego, pomodliłyśmy się za niego i chwała Bogu. Amen. Amen. Tak jak modliliśmy się teraz podczas uwielbienia w czwartek, i ja miałem takie widzenie, jak autostrady i samochodów. Może nawet to nie była autostrada, tylko raczej tor wyścigowy. I tam dużo takich białych samochodów było. Ja wiedziałem, że to nasz kościół, że to nasz zespół, że to ludzie, którzy, tak jak Iwona dzisiaj powiedziała, rozpędzają się, te samochody się mocno rozpędzają, wyjeżdżały spod takiego jakby zadaszenia i wyjeżdżały na trasę i robiły coraz szybsze, coraz szybsze. I będzie tych rzeczy coraz więcej, przyjaciele. Coraz więcej nawróconych ludzi, uzdrowionych, uwolnionych, powskrzeszanych. I coraz więcej mędrców z Syjonu.